Cześć, kochani. Słuchajcie, e, dzisiaj chcę powiedzieć Wam o temat zazdrości. Ciężki temat, ale każdy zna to uczucie. Więc chciałam powiedzieć, że zazdrość w niczym nie pomaga. Uwierzcie mi, ale zazdrość też można wywalczyć. Pamiętam, jak byłam, to było dawno temu, jak byłam zazdrosną o koleżankę, bo była lepsza ode mnie w czymś i, i powiedziała, że mi poprosiła o pomoc, żeby jej pomóc. i... Była tak ciężko mi i pamiętam, ale nic. Powiedziałam, musiałam tak wywalczyć to wszystko w sobie, że dlaczego ona jest lepsza ode mnie? Dlaczego wybrali ją, a nie mnie? Uwierzcie mi, pomogłam jej i dzięki temu przestałam być zazdrosna. Czasami czuję to, ale zwalczam. Ale to był taki najlepszy przełamanie w moim życiu, że można nigdy nie zazdrość. Jeżeli zazdrości, to znaczy, że coś jest nie tak. Że chciałabyś to samo, co ta osoba ma. Uwierzcie mi, możecie to zrobić. Tylko nie plotkujcie, nie mówcie czegoś złego, bo możecie zniżyć kogoś życie. Jeżeli mówisz, że ta osoba coś osiągnęła, to zainspiruj się tą osobą, a nie zazdrość, nie mów nic złego. Ta osoba ciężko pracuje na to. Albo ma szczęście. To fajnie, że ma szczęście. Pomóż, wspieraj. Powinniśmy się wspierać nawzajem. Nic nie przychodzi łatwo. W, tym, e, w tych czasach jest ciężko we wszystkim, ale pamiętajcie, zazdrość niszczy. Zazdrość prowadzi do nieszczęść. Czasami zaczyna się nienawidzieć tę osobę, ale czemu? Co ci ta osoba zrobiła tak naprawdę? Powinniśmy się spierać i pomagać. To jest najważniejsze. Jeżeli czujesz, że jesteś zazdrosna, ups. To może zainspiruj się od tej osoby. Chciałabyś to samo? Zainspiruj się. Albo zmień coś w swoim życiu. Zacznij walczyć. Walczyć o siebie. Zazdrość do niczego nie doprowadza. Dlatego uwolnij te myśli, zacznij pracować nad sobą. Uwierz, możesz, bo ja to zrobiłam i ty tak samo to możesz zrobić. Dlatego, jeżeli czujesz zazdrość, po prostu wywalcz to. Przestań obgadywać, przestań mówić złe rzeczy na tą osobę, tylko zacznij się inspirować może tą osobą. Masz talent, zrób coś. Albo zmień swoje życie i uwolnij swoją głowę i swoje serce. Pamiętaj, to działa. Zazdrość do niczego nie doprowadza. Jeżeli czujesz to, zmień. Najwyższy czas to zmienić. Posłuchaj się mnie.